Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus przychodząc daje znaki. One są przerażające dla tych, którzy Jemu nie uwierzyli. Zobaczmy, że kiedy słabo wierzymy Bogu, to my się boimy życia. My się lękamy. Kapłan, który na przykład ma słabą wiarę, on się boi głosić Słowo Boże. On odczuwa lęk przed każdym kazaniem. Ci, którzy nie rozumieją przyjścia dnia wyzwolenia, to są właśnie ci, którzy nie uwierzyli Jezusowi. I On objawia znakami wyzwolenie tych, którzy Jemu zaufali. W Nim złożyli swoją nadzieję. I kiedy żyjąc na ziemi, jesteśmy zanurzeni w Królestwie Bożym, nie doświadczamy zbyt wielkiego lęku. Lęk jest obecny w życiu każdego i on jest nieodłączny od życia. Nie możemy go jakby w całości wyeliminować. Nie, ale możemy ograniczyć, wyciszyć jego skutki. Reakcją naszą jest często bezradność na wszystko, co nas przeraża, co jest silniejsze od nas. I pewne wydarzenia nas przytłaczają, są jak fala zdolna do pozbawienia nas życia. Zobaczmy, czemu trzeba się przeciwstawić. W takich sytuacjach dobrze jest modlić się modlitwą imienia: Jezus, 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 czy też Maryja, Maryja. My przeżywamy wstrząs z powodu czyjejś zdrady, braku lojalności, nieuczciwości. I to przyjście Jezusa w chwale jest poprzedzone znakami objawiającej się mocy Pana, ale i nasilonymi działaniami złego ducha. On podpowiada człowiekowi inne rozumienie znaków. Bardzo często, jak jesteśmy troszkę zmęczeni, zły może podpowiadać: nie musisz iść na mszę świętą, albo nie musisz iść na rekolekcję. Masz prawo odpocząć. Ale uświadamiamy sobie, że Bóg chce mnie spotkać w czasie niedzielnej Eucharystii, w czasie rekolekcji adwentowych, czy też tej spowiedzi przygotowującej do świąt Bożego Narodzenia. Spróbujmy zawsze działać odwrotnie, inaczej niż sugerują nam myśli, jakby próbujące wybić nas z klimatu tego adwentowego czuwania. Znaki przykre w odczuwaniu są dla nabrania ducha i podniesienia głowy. Podnieście głowy oznaczać może zachętę do zwrócenia uwagi na inne niż dotychczas myślenie. Wiele dobra nas spotyka, ale tego nie widzimy. Nasze głowy są pochylone przez upokorzenie. Dlatego Pismo Święte mówi: uważajcie na siebie, uważajcie na ociężałość, którą sprowadza nadmiar trosk, czy też nieumiejętność związana z ich przeżywaniem. My czasami przykładamy zbyt ważną miarę do rzeczy błahych, często nieistotnych,
nieistotnych. Zwróćmy uwagę na to, co przychodzi lub jeszcze może przyjść znienacka, niespodziewanie, z zaskoczenia. Bóg bardzo często jest też zaskakujący w swoich rozwiązaniach wobec nas. Dalej Pismo Święte mówi: uważajcie na potrzask, w jakim już żyjecie. Czy uświadamiamy sobie, na czym polega ten potrzask, o którym mówi Słowo Boże? To jest osaczenie, zamknięcie, z którego nie potrafimy wyjść, a niektóre osoby po prostu nie chcą wyjść. To jest tak jak na przykład pamiętamy to wydarzenie, kiedy Jezus stawia pytanie człowiekowi choremu: czy chcesz być zdrowy? No skąd takie pytanie? Wydawałoby się banalne, niepotrzebne. Jak jest chory, to chce być zdrowy. Nieprawda. Nie do końca. Niektóre osoby nie chcą być zdrowe, bo kiedy są chore, to inni się nimi zajmują. A kiedy są zdrowe, to wówczas ta troska innych w jakiś sposób im się nie udziela. Ja niejednokrotnie się spotykam z taką sytuacją. Ktoś chce być chory dlatego, żeby doświadczyć czyjejś obecności, czułości, miłości, troski, pamiętania, bo proszę księdza, ten mój mąż, to on jest inny wtedy, kiedy ja choruję. On tak bardzo o mnie dba. A kiedy się wszystko skończy, przechodzimy do swoich zajęć, już jakby zapomina, przestaje być nawet taki czuły, na czym bardzo mi przecież zależy. O co w życiu mi chodzi? Czego ja chcę? Na czym mi zależy? To rozpoznanie, a zarazem zrozumienie siebie dokonuje się w pełni właśnie w czasie modlitwy. Poznać i zrozumieć, przyjąć to, aby stanąć przed Synem Człowieczym.